Parapet jest elementem ściany, który najbardziej narażony jest na długotrwałe działanie wilgoci. Z tego też powodu, by zapewnić większą szczelność tego elementu, zaleca się wykonywać go z cegieł bądź kształtek pełnych. Można zastosować tu również elementy szczelinowe, ale tylko po możliwie dokładnym wypełnieniu otworów zaprawą murarską. By parapet wyglądał estetycznie i nie wystawał przesadnie poza lico ściany, cegłę można skrócić, ucinając ją przy tej okazji pod niewielkim kątem. Jeśli parapet wykonujemy z cegły lub kształtki, która nie posiada fabrycznie wykonanego kapinosa, konieczne jest wykonanie na spodniej stronie cegły nacięcia, które będzie pełniło jego funkcję. Wysegregowane pod względem wymiarowym i kolorystycznym cegły, po docięciu na wymiar układamy wstępnie w przestrzeni podokiennej na sucho w celu rozmierzenia równej szerokości spoin. Po ustaleniu ułożenia cegieł zdejmujemy je, a miejsce, w którym ościeżnica okna będzie łączyła się z cegłą, podklejamy taśmą dylatacyjną. Kolejny etap to już ułożenie na warstwie parapetowej zaprawy i wmurowanie według założonego wcześniej schematu poszczególnych jego elementów. Na koniec sprawdzamy równość nawisu parapetu oraz liniowość ułożenia cegieł. Przestrzenie między cegłami szczelnie wypełniamy zaprawą. Usuwamy resztki zaprawy i pozostawiamy całość do związania.